Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w szalonym kąciku szalonych gier Della, czyli kolejna abstrakcyjna i totalnie niezrozumiała przez wszystkich gra, w którą nie da się grać. No dobra, czasem mi się da. Jest to gra muzyczno-abstrakcyjno-wizualna, czyli dokładnie taka, w jakiej ja lubię sobie od czasu do czasu pograć i jakie od czasu do czasu wam na TV gry pokazuję. Spotyka się to z różnym odbiorem. Niektórzy faktycznie nadają na podobnych falach, a inni twierdzą, że to jest bez sensu. No okej, no różne gry powstają. Szczerze mówiąc, ja zawsze lubię wybierać jakieś takie perełki, w których ktoś niekoniecznie tworzy grę w pełnym tego słowa znaczeniu, ale raczej coś takiego z lekka abstrakcyjnego właśnie. No i tym razem mamy Melodive na tapecie. Jest to gra na komórki, na urządzenia mobilne, w której... Zobaczcie sami. No właśnie, mniej więcej tak to wygląda. To jest świat gry. To są takie wesołe, radosne muchomorki, które sobie gdzieś rosną. I naszym zadaniem jest... Znaczy, my się unosimy w powietrzu, to jest tak jakby takie FPP, płynące FPP. Mnie się to kojarzy z nurkowaniem, słuchajcie, bo tutaj jest grawitacja, nas cały czas ciągnie w dół, w sensie, że ogólnie jest dość duży problem ze sterowaniem. Sterujemy oczywiście ruszając żyroskopem. Jednak cały czas jesteśmy jakby ciągnięci w dół. I czym jest tutaj dół? No, dół to dół. Dół jest tam, gdzie jest ciemno. No i jednym słowem, te takie muchomorki, ja się teraz cały czas rozbijam beznadziejnie, bo wbrew pozorom trzeba się tutaj nawet dość ostro koncentrować, grając w to. Te muchomorki, te grzybki takie wskazują powierzchnię, czyli wskazują górę. No a dół jest tam, czyli w kierunku ciemności, czyli wzdłuż tych takich koralowych raf. Jakie to jest urocze. Widzicie, ta gra dziwnie wpływa na umysł człowieka. No i naszym zadaniem jest dopłynięcie tak jakby jak najniżej. Jest to dość trudne. Obracając żyroskop lewo-prawo, obracamy naszą postać i dodatkowo, jakby używając góra-dół, wznosimy się i opadamy. Dodatkowo, mając za przeciwwagę tą grawitację opadającą przez cały czas, to znaczy nas cały czas właśnie ciągnie w głąb tej całej jakiejś tam pieczary. No i my musimy z tym walczyć, bo w momencie, w którym poddamy się samej sile przyciągania, to wpadniemy w te rafy, w te skały, w te muchomory i od razu nas rozwali, nas zniszczy, nas zabije. Używamy do tego boosta. Gdy naciskam paluchem na ekranie dotykowym, to wtedy dostajemy taki chwilowy dopalacz i możemy dzięki temu nabrać pędu i przez pewien czas opierać się tej sile przyciągania. Jest to wszystko dość skomplikowane i tak naprawdę w dość skomplikowany sposób się tutaj steruje. Jest to strasznie dziwne i strasznie właśnie również abstrakcyjne i często wpadamy w jakieś dziwne wiry, rzuca nas na lewo i prawo i cały czas walczymy tak naprawdę, żeby tylko w te skały nie wpaść. Im głębiej, tym oczywiście jest więcej naokoło skał, więcej przeszkód i trudniej się manewruje. Ciekawą rzeczą jest tutaj nie tyle oprawa graficzna, która się... oprawa artystyczna właściwie bardziej niż graficzna, co również dźwięki. Mamy w tle luźną melodyjkę, na którą wpływamy przez cały czas tak naprawdę, zbierając określone rzeczy. Gdy przelatujemy przez te migoczące w tle punkciki, to raz, że zdobywamy dopalacz, bo dopalacz nam się zużywa, ten boost. Im bardziej ekran jest czarno-biały, tym mniej tego boostu, tego dopalacza posiadamy i tym bardziej jesteśmy zdani na siły grawitacji, więc trzeba go oszczędzać. No i zbierając właśnie te kolorowe pyłki mrugające, latające w powietrzu, jakby uzupełniamy sobie ten boost, ten dopalacz i wtedy ekran się znowuż robi bardziej kolorowy. Dopalacz tracimy również uderzając w skały, uderzając w te wszystkie, cokolwiek to jest. Jakby dopalacz jest troszkę równoznaczny z naszą energią życiową. No równocześnie zbieramy takie większe, takie srebrne skały. Jak może teraz gdzieś ona ją zauważy, to zwrócę na nią uwagę. Ona powoduje raz, że od razu nam się uzupełnia cały dopalacz, czyli tak jakby równoznaczny jest to z wracającym nam do pełna życiem, energią życiową. O, tutaj jest taka kulka. I gdy ją zbieramy, również zmienia się troszkę kolorystyka otoczenia, również zmienia się to, ten obszar, przez który sobie przemierzamy. No i
tak naprawdę całość jest bardziej takim doświadczeniem niż grą. Twórcy zachęcają oczywiście, żeby grać to z słuchawkami na uszach i w ciemnym pomieszczeniu. Domyślam się dlaczego, tak naprawdę wtedy najbardziej nas potrafi to wkręcić. No i automatycznie jest to najfajniejsze na dużych ekranach, czyli jednak fajniej się w to gra na tabletach niż na komórkach z wiadomych powodów. Tutaj bardziej ta magia kolorów, magia grawitacji potrafi w jakiś sposób zaskoczyć, gdy ekran jest jak największy. Domyślam się, że gdyby to wyświetlać na telewizorze czy w kinie, to by było wrażenie w ogóle powalające. No i tyle tak naprawdę. Kolejna gra oparta na eksploracji i doznawaniu czegoś. Mnie się to podoba. Oczywiście nie jest to gra, z którą można spędzić zbyt dużo czasu i też nie kosztuje zbyt dużo, tak naprawdę około dolca. Więc nie jest to jakiś wydatek duży, a można przez chwilę się trochę pobawić. Na dłuższą metę kręci się w głowie i jest trochę niedobrze. Ale ja jestem w ogóle dziwny, bo ja grając w Hotline Miami mam zawroty głowy. Ja w Hotline Miami nie potrafię zbyt długo grać, bo od razu no, może się to źle skończyć. Powinienem grać, grając w takie gry powinienem mieć taki, wiecie, woreczek koło siedzenia. Na wszelki wypadek. Dobra, słuchajcie. Dzięki wielkie, żegnam wszelkich fanów abstrakcyjnego grania, bo domyślam się, że tylko takie osoby pozostały, słuchając moich wywodów. Polecam wam tę grę, jeśli lubicie tego typu klimaty. Tak jak mówię, kosztuje to dolca, więc to jest tak naprawdę wydatek rzędu, nie wiem, baton w sklepie. Więc no cóż, no można sobie spróbować i obadać temat. Dzięki wielkie, trzymajcie się.